Siemaneczko, witam was w trzecim odcinku kariery Krystyny Ronaldo numer 7. Czemu mam takie nerwy? Po pierwsze, FIFA zaczyna mnie tak denerwować i jej się nudzi. Tak się nudzi, że postanowiła mi przerwać mecz w momencie, kiedy wygrywałem. Brawo jej, kocham was! Wyluję zarąbane. Druga sytuacja. Co wyście zrobili z cenami końców? Kurde, patrzę, 50 tysięcy końców, 6 euro. Wyście chyba spadli z kokosów normalnie. Trzecia sprawa to teraz, kurde, za wystawianie piłkarzy i kupowanie trzeba uważać bardzo ostro na overall piłkarza, jak i cenę, bo kurde, możecie się doczekać bana, jeżeli wystawicie gościa z overallem 69 za 300 tysięcy. O, to was czeka sowity ban, bo oni teraz już zaostrzyli swoje zasady i teraz już sobie jaj nie robią. No kurde, co się dzieje? To jest jakaś metamorfoza FIFA. Takie mam wrażenie. Dobrze, zamiast gadać, dzisiaj będziemy sobie grywać Cristiano z RC Lensem, które... Czekaj, RC Lens już chyba grało z Paris Saint-Germain. Tak, grało i przegrało 4-1. Kij im w oczy i Krystyna też im napluje. Dobrze, jedziemy. Mam nadzieję, że mi nigdzie nie wyrąbię. Już za dużo nerwów wykorzystałem w tej FIFA zarąbanej. Naprawdę. A już nie wspominam dalej o tym, co się dzisiaj stało, bo to jest kurde tylko gorzej dla mnie, bo humor już i tak mam zrąbany. Dobra, gramy jako... Aha! I zmieniamy poziom trudności. Jedziemy na profeskę. Tak, bo kurde, od tygodnia gram na banalnym poziomie. Tak nie może być, moi drodzy, tak kuźwa nie może być. Więc jedziemy na profeskę, żeby nie było, bo uważacie, że jest za łatwo, a będziecie mieli trudniej. A co, dlaczego są te strzałki? O co chodzi? Lol. Nie ogarniam. Nie ogarniam. O co chodzi? Dobra, gramy jako Ronaldo z RC Lensem. Lons. Czy jak to się mówi po francusku? Łyk nisko nasyconej wody mi pomoże. Free kicki. Jak ja kocham free kicki, tylko że w tym rzecz, że ja nie jestem zdolny do free kickowania. Oj, brawo! Brawo, Krystyna! Wstupek! Brawo! O Boże, nie wiem, czy ja mam się tak jarać. Teraz Krystyna pewnie... Co on w te poprzeczki? Nie wiem, za duża siła jest? O, brawo, żeś kurde bramę ustrzelił, naprawdę. O, teraz to, żeś kurde, ja naprawdę jestem cieniutki w tych free kickach. O, no nawet tak nie umiem trafić, jestem po prostu zdolny. Teraz pewnie też nie trafię, no, znając moje szczęście i możliwości free kickowania, pewnie też teraz nawalę. No, kurde, same słupki i poprzeczki, no. Dzisiaj... To mam taki dzień zakuty i minus 200 będzie i wyrąbane. I wyrąbane. Pewnie. Trafimy teraz? Nie, Krystyna, bo Cristiano dzisiaj woli chyba słupki zaliczać i coś czuję, że w tym meczu też zaliczymy. Santiago Bernabeu, kurde, tysiące fanów liczy na to, że Cristiano w końcu się obudzi ze swojego dziecinnego snu i zacznie wygrywać dla swojej drużyny, która ostatnio przegrała z Athletic Bilbao. Tak, to nie są żarty. Przegrała z Athletic Bilbao. Dobra, jedziemy. Cristiano, zobaczymy, czy taki profesjonalny w FIFA. O, już skiwała jedną osobę. No i brawo. Teraz Cristiano dostał po łbie. Trochę porozmawiamy o czym by tu porozmawiać dzisiaj. Chodźcie, dzień jest naprawdę piękny, jeśli chodzi o pogodę.
Tak też mój humor jest mieszany. No, Cristiano, co ty torpedy strzelasz? Masz brameczki piękne mi tu rąbać. Dobrze, porozmawiamy o UEFA. Tak, bo dzisiaj gra. Dzisiaj chyba gra tam bodajże Real Madryt kontra Schalke 04 i FC Basel kontra FC Porto. Akurat mnie nie są to jakoś istotnie interesujące mecze. No i tu powinien być wolny rzut, przynajmniej, bo zostałem tak zatrzymany, że nie wiedziałem, czy to jest faul, czy to jest, kurde, nie wiem, wślizg do piłki. Nieważne. Mnie chodzi o to, że dla mnie to nie są jakoś istotnie interesujące mecze i genialny jesteś, Ronaldo. Tak stracić piłkę to ja jeszcze nie widziałem w jego wykonaniu. No, może obejrzę tam pierwszą połowę Realu Madryt kontra Schalke, ale mówię, nie są mi to bardzo interesujące spotkania. Przynajmniej dla mnie, ja nie jestem fanem Realu Madryt. Sobie tylko rzucę okiem na pierwszą połowę. Ewentualnie może jeszcze zagryzę o FC Porto i FC Basel. Ale tak to nie będę się ingerował w te spotkania, bo one dla mnie nie mają żadnej wartości. Tak jak właśnie będzie miała wartość jutrzejszy mecz Chelsea Londyn kontra Paris Saint-Germain. Te spotkania, to spotkanie oczywiście muszę obejrzeć, bo oczywiście jestem zagorzałym fanem Paryżanów, którzy ostatnimi czasy naprawdę są w znakomitej formie, jeśli chodzi o wyniki, chociaż wyniki statystyczne w styczniu były o wiele gorsze niż te, które są w ogóle w tym i poprzednim miesiącu. Ale powiem tak, Ibra zagrał skandalicznie na początku, bo już miał okazję na hat-tricka. Właściwie bez problemu miałby tego hat-tricka, jakby po prostu nie litował się nad bramkarzem RCLensu. Naprawdę, to był błąd życia Ibry, to co on zrobił. No podaj mi to! Sorry, że krzyczę, ale no, to jest skandal, żeby kurde Cristiano nie podać. Ej, będziemy mieli rzut rożny. Co szczekasz? Ala Gaga, kurde. Lady Gaga, nie Ala Gaga. Dobra, Cristiano teraz wykonuje rzut rożny. Ocena 6-8. Rzut rożny kijowy. Czy wyszedłby lepiej, jakbym inaczej odstawił kąt? No podaj! No podaj to! I Cristiano jak strzelił brameczkę! O w dupę! W aktualnościach będą wszędzie pisać, w La Liga, no wszędzie po prostu. Całe BBV zakrzyczało na wieść o takiej bramce Cristiano. No, brameczka dnia. Palce idzie zdać normalnie. Bramkarz to chyba został zakręcony, a ja dalej nie opanowałem Cieszynek Ronaldo. Mam na nie szczerze wyrąbane, a po drugie mi się one nie podobają. Są one naprawdę zbyt uniwersalne. I znaczy, no w sumie to może nawet i dobrze, bo nikt ich nie musi kopiować od razu. Dobra, Cristiano. Ustawiłem je na poziom profesjonalny. Nie będę zły, jak nie strzelę hat-tricka, bo teraz to jest inny poziom trudności. Więc wiecie, musicie docenić to, że na profesjonalnym strzeliłem taką bramkę. A to jest nie lada wyczyn. No i Cristiano tutaj znowu miał okazję się popisać. W sumie mogłem inaczej to rozegrać, ale tak też nie jest źle. Dobra, może teraz trochę mocniejszy rzut rożny. O, i Cristiano właśnie zaliczył asystę. Ciekawe. A kto jest zdobywcą tej drugiej bramki dla królewskich? O, ciekawe, ciekawe. Akcja naprawdę niczego sobie. Który to? Nie zobaczę, tak? Numer 14. Nie wiem, chyba. A, Chicharito! A to ładnie, ładnie. No to on też teraz ma bramkę. Chyba już ma trzecią bramkę zaliczoną. Nie wiem, nie liczę bramek dokładnie.
ale ma już 3 bramki zaliczone w mojej lidze. I jest 2 do 0. Cristiano ma bramkę i asystę. I to zapowiada się na całkiem ciekawy mecz. Ustawiłem poziom profesjonalny i myślałem, że będzie trudniej. A wręcz wydaje się niekiedy, że jest łatwiej niż na tym poziomie poprzednim. Aha, ciekawe rozegranie. To muszę wam przyznać interesujące. I strata piłki. Dobrze, ja wracam do tematu UEFA. Tak jak mówiłem, dla mnie jutrzejszy mecz Chelsea-PSG będzie najistotniejszy, ponieważ oglądam dużo meczy Paryżanów i te mecze ligowe, i te mecze UEFA, tak jak jeszcze mecze o Puchar Francji, więc dla mnie one są naprawdę bardzo ważne. Przecież o, tutaj bym się zalicytował o czerwoną kartkę, bo no paskudny faul, ale sędzia jest łaskawy i da Jerome Lemon żółtą kartkę kapitanowi RC Lensu. No Modricia tak skopano, no, on tak na głowę, to on nie upadł jeszcze. O, Cristiano będzie free kicka wykonywał. Co się stało? Ja źle stał żółtą kartkę. Co jest? Czemu nie mogę obrócić? Kto się jeszcze będzie pluł? Jezu. Dobra. I jedziemy na koksie. O. Nie umiem jeszcze tych frykików. Mieliśmy jeden rozgrzewca, ale co to? Z tego, skoro nie umiem do perfekcji ich zrobić. Tu bym już od razu zagwizdał i dał żółtą. Albo nawet czerwoną. Dawaj tą piłkę, co się będziesz ze mną biło to. Ocena Cristiano 8-0, jak najbardziej zasłużona jak na tę część spotkania. Więc no, zobaczymy jak to się dalej będzie zapowiadało. 2-0 spalony. Już nie, mam nadzieję, że nie będzie więcej wyników typu 9-0, jakie odwaliłem tydzień temu. Ale to była życiówka. Dobrze, teraz Cristiano biegnie. Może uda mu się wywalczyć kolejną brameczkę. Jak tylko dostaniemy bardzo dobre podanie i wykończenie będzie niczego sobie. I jest poprzeczka. Jezu. Czemu tak on to strzelił? Nie wiem, który to był. Który śmiałek po prostu śmiał spudłować. Okej, okay, walczymy o jeszcze jednego gola w tym w tych pierwszych 45 minutach. Karny, karny, nie, nie ma karnego. Jest 2-0. Cristiano strzelił jedną bramkę całkiem zaskakującą, bo w sumie z kątu niemożliwego. Ale dla Cristiano niemożliwe stało się możliwe. I Javier Mbappé drugą bramkę po asyście ze stałego fragmentu gry rzutu rożnego. Cristiano zdobywa asystę. 2 do 0 dla Levante Torino. Przegrywa. Szkoda. Biedny Kamil Glik. Oczywiście wirtualny. O FIFA mówię. Sevilla przegrywa z Interem Mediolan 1 do 0. Almeria wygrywa 1 do 0 z Werder Bremenem. No i dobra. Kedira dostał żółtą kartkę, nie wiem jakim cudem. Ronaldo tu już trochę zmęczony, ale ma bramkę i asystę. Będziemy walczyć o więcej, bo teraz mamy drugą część połowy spotkania, więc liczę, że Cristiano ponad możliwości swoich wykorzysta je, żeby na nieco trudniejszym poziomie gry strzelić może dwie brameczki, może do hat-tricka dojdziemy. To wie, to już jest wyższy poziom, wyższe stadium tego. I Cristiano już zdobywa piłkę. To już powinna być jedyna, niepowtarzalna setka. Nie ma setki, bo zostaliśmy strąceni. Tutaj obrońca ładnie wykorzystał to, że mogłem spudłować. I teraz tak. Zależy od tego, czy dzisiaj zdobędziemy jeszcze jedną asystę.
dla królewskich. Obronił to. Ciekawe. Jest 2-0 cały czas. A spotkanie nie jest byle jakie. Bo już tutaj naprawdę zapracowaliśmy sobie na dość pozytywną notę. Nie wiem, co to było. Nie wiem, co ty, Bale, odwalasz. Ja Bale'a nie lubię. Chyba wszyscy nie lubią Bale'a. Nie wiem za co. Znaczy, ja go na pewno nie lubię za to, że ma taki Gerrarowy ryj. Taki kwadratowy, jakby ktoś nie wiedział. Gerrar, chodzi o Geralta z Rivii. Ale w dzisiejszym świecie kwadratowa twarz to się nazywa Gerar. I możecie sobie to zapamiętać. Uwaga, bo wynik byłby 2 do 1, a tak to wynik się nie zmienia. Podania do Cristiano. Cristiano już traci tą piłkę, no podaj do niego. No i nie wiem, co on zrobił w ogóle. Ocena mu cały czas się podnosi, bo jest aktywny ciągle. Stara się, żeby królewscy mieli coraz to większy wynik. A sam Cristiano, żeby po prostu dostawał coraz więcej ocen pozytywnych, rzecz jasna. Okej, widzę, że tutaj teraz kontrolę mają Ercelensi. I ładnie tą piłką żonglują, dryblują. Czekamy na podanie, dziękuję. A teraz Cristiano. Zobaczymy, czy... Kurde. Niepotrzebnie, żeśmy tą piłkę w ogóle tak, jakby to można nazwać, wysuwaliśmy. Bo to tak wyglądało. Dobra, teraz czekamy na podanie, jakie możemy dostać od naszych partnerów. Nie podadzą. A to już nie. To jest w sumie moja wina. Bo ja żem tak ustalił, żeby teraz koleś zaczął strzelać. Więc to jest w sumie moja wina. Hernandez schodzi, wchodzi Karim Benzema, któremu możemy zaasystować, jeśli będzie okazja. To tak też zrobimy, żeby Karim też mógł się nafidować w tym meczu. A naprawdę, to jest playmaker w ogóle klasy światowej. Więc no, to nie jest byle co, ten Karim Benzema. I spada mu ocena, Ronaldo, do 9-0, ale to już jest i tak już dość dobry progres. Teraz jest... Wystarczy, że zrobimy asysty. Co się dzieje? No tak troszeczkę się przerwie, jakby zrobiło w spotkaniu. Ocena 9-1. Cały czas ta ocena może się podnosić lub też obniżać, w zależności jaką aktywnością będzie się wykazywał nasz światowy zawodowiec. I tutaj nieporozumienie Cristiano z obrońcą. Dobra, miałem jeszcze jakiś jeden temat sobie przytoczyć, ale tak się zagadałem o tym Cristiano, jaki to on jest wspaniały geniusz w ogóle. Dobrze, biegniemy. Strzelimy bramkę i wtedy mogę odpalić jakiś temat. Dobrze. Teraz kombinujemy, bo widzę, że nas jest 3 na 1, a to nie jest fair w tym wypadku. Patrz jak tutaj... Ło! Dobrze. Próbowaliśmy przynajmniej, staraliśmy się, no nic, nie wyszło. Mniejsza z tym, to może co do w ogóle widzów, bo teraz jak sobie tak w ogóle podsumowałem te moje 2 lata i nadal je kontynuuję, no to największą aktywność widzów miałem w 2013 roku. Jestem szczery, bo tak było. W 2013 roku oglądało mnie chyba najwięcej osób. Gdzieś tak wiosna, lato. Wtedy masę osób mnie oglądało. A teraz to mam wrażenie, że to się zamieniło w takie... Nie wiem, ja bym to nagrywał dla prywatnych ludzi, z którymi się porozumiewam na co dzień. Bo to tak wygląda w pewnym sensie. Jakbym to nagrywał tylko dla pieniędzy, to miałbym sporo aktywność i byście mnie codziennie wyzywali, jaki to jest sprzedajny gnój.
W tym kraju niestety nic innego, tylko to można usłyszeć, więc no ja współczuję, a to wszystko jest wywołane przez tych ludzi, którzy nic nie robią, tylko po prostu stękają, narzekają, zazdroszczą tym, którzy po prostu osiągnęli. No i co tu poradzić potem w takim społeczeństwie, że jak ci się uda, to już jesteś wyzywany, opluty, zgnojony i nazywany od najgorszych. No tak, tak, tak jest. Dobrze, może Benzema asystę za ciągnie, nie, złe podanie Cristiano, ale jakie to ma znaczenie, skoro on i tak ma zbyt wysoką ocenę. No i tutaj ja bym dał żółtą kartkę. Nawet bym się pokłócił o czerwono, bo no to nie był faul taki na poziomie tolerancyjnym. No i kurde, nie wiem co to miało być. Ale dobrze, wracając do sedna sprawy, uważam, że powinno być więcej empatii w widzach, w ogóle w jakichkolwiek widzach. Nie mówię o widzów na przykład Gimpera albo kogoś innego, tu chodzi po prostu o całokształt i ogół tego społeczeństwa, że brakuje takiej po prostu, brakuje tutaj poczucia doceniania kogoś, kto po prostu trudzi się, żeby w ogóle coś osiągnąć. I właśnie osiągnął Cristiano drugą brameczkę dla królewskich na poziomie profesjonal. I Gareth Bale jest chyba nie zdobywa asysty. Dobrze, Louis. Doskonale, Cristiano. Kolejna taka na luzie brameczka. No i jest 3-0. No i wynik taki przyzwoity, bym powiedział, ale meczyk coraz bardziej podpięty. No, tańczy przy nim Makarenę. Ten jest zły oczywiście. No, chyba już raczej hat-tricka nie ustrzelimy, zważając na formę Cristiano i po prostu na czas, w którym raczej wątpię, żebym coś jeszcze mógł zdziałać. Chociaż jeśli będzie zaskoczenie, to będę zaskoczony. No i faul, ale dobra. Jak tam chcecie. Dobrze, może jeszcze wyżebrzemy hat-tricka. Może jeszcze wyżebrzemy to. Tu. A może jednak. Co to było? O Boże, jakie pudło. Ale może Cristiano załapie się na hat-tricka. Czekajcie, on tu teraz kiwa. On tu teraz kiwa. Ale blisko. I już by był hat-trick. Ale naprawdę blisko, blisko. A Cristiano nawet na takim poziomie gra fantastycznie. Dobra, teraz wystarczy ino dobrze się ustawić i możemy mieć hat-tricka. Dobrze, widzę, że chyba jednak zmiana w ogóle taktyczna. Tu, podanie do Cristiano. Ładnie. Ah, hat-trick! Proszę Państwa, na poziomie profesjonal polecam grać. Jasny gwint. Co on tu zrobił? Przekroczył linię? Nie! Spoza linii pola karnego. No i kurde, to jest Cristiano, no. Proszę bardzo, jak on to zrobił? I ma hat-tricka. Chciał. Chciał. Pięknie. Pomysł na cieszynki zabrakło, ale jest hat-trick. Dwa razy w 90 minucie Cristiano strzelił dwie bramki i ogólnie w tym meczu zarokował, jak w sumie w pierwszym, strzelił trzy bramki i asystę zdobył, więc no, ale poprzedni mecz w tym strzelił tylko dwie bramki. Uważam, że teraz szczytowa forma. No, Ronaldo pięknie, no żeś teraz pokazał klasę, którą powinieneś pokazać przeciwko Athletic Bilbao. Ja nie wiem, jakim cudem w Realu, kurde, chodzi mi o rzeczywistość. Cristiano ma 30 już lat, no co z tego, ale jest chyba podobno najlepszym piłkarzem świata, ale ja uważam nie, wręcz przeciwnie. Ale Ronaldo miałby więcej bramek, no ale
Tu niekiedy bramkarz potrafił się bronić. Ale ocena 9-3, czyli idealna pod jego overall. Dzisiaj zmiażdżył. Zdecydowanie. 7 trafnych na 2 pudła. No, statystyka całkiem piękna. Patrzcie, jaki dzisiaj Ronaldo rozbiegany na boisku. Dzisiaj tylko zostało w sumie tak z 9 pustych kratek. A tak to go było naprawdę wszędzie. A najbardziej to on był na w tych ciemnozielonych, prawie ciemnozielonych, takich zamalowanych kwadratowych pól. Ale ładnie, no, wyjście z pozycji 23, pięknie. Kluczowe driblingi 2, no mało tego było, ale to nie jest istotne. Pięknie dzisiaj zagrałeś. No co ja mogę powiedzieć, no... Królestwo przed tobą otworami się otwiera w Hiszpanii, no. Ale latem ma być przetransferowany podobno, może do Ligi Angielskiej znowu, może tam, gdzie grał kiedyś, czyli Manchesterze United. W sumie to by podniosło poziom w ogóle tego klubu, bo teraz to jest na 4. miejscu w lidze angielskiej, więc no trochę to jest zaśmieszające, gdzie gra czołowy napastnik, w sumie może napastnik, pomocnik Wayne Rooney, kapitan angielskiej reprezentacji, no Falcao, który nie zachwyca, Di Maria, który może tam się nauczy naprawdę tej prawdziwej piłki nożnej. No mógłbym jeszcze wymieniać tych piłkarzy, ale no Ronaldo, dzisiaj się popisałeś i to znakomicie. Twoje zdrowie. Pięknie, Ronaldo. No dzisiaj to jesteś po prostu król. Piłkarz dnia, 3-0 Levante, 2-1 dla... Chyba tam było, przegrywało Sevilla, albo nie wiem, nie pamiętam, co mnie to w sumie obchodzi. Ale ładnie, Cristiano, 3 brameczki, hat-trick w sumie i asysta. No, w dobrej formie jest, naprawdę. Okej, i czeka nas już mecz pucharowy, tak, przeciwko Atletico Madrid, czyli walka o puchar La Liga w lidze BBVA. No, może być ciekawie, zobaczymy, ale na takim poziomie jak profesjonal... aż się chce grać teraz, bo to co Cristiano odwalił już w 90 minucie to... Znaczy to w sumie to co ja odwaliłem, bo to w sumie był czysty dribbling. Kiwek akurat dzisiaj nie było w ogóle. Bo jakbym chciał, to bym to spieprzył i dzisiaj nie byłoby nawet hat-tricka. Ale było ładnie, było. Dzięki wielkie, na razie.